Cześć, siemanko, z tej strony Mistra Damo 15. Dawno już nie było podwórkowego vloga. Ha, no niestety. Trzeba było poczekać. Jesteśmy teraz we wnętrzu Opla Astry. I no, coś musiałem wykombinować na ten vlog, bo dawno nie było i chciałem coś ciekawego, może nie ciekawego, ale żeby coś było. Liczę, że wam się spodoba, chociaż tak ogólnie na ten vlog niezbytnio mamy coś ciężkiego do pracy, tylko tak może wejście w ten system Opla, bo mam go do pracy, do roboty, żeby go ładnie odrestaurować i zrobić w nim wszystkie pierdoły. Ogólnie na dziś dzień pokażę wam, jak on wygląda. Nie oszukujmy się. Zajebiście on nie wygląda. Więc w chu roboty, więc jeżeli będzie taka szansa i będę miał jak kość to nagrać, to pewnie będziecie mieli ukazane te wszystkie prace związane z blacharką. Może coś od malowania będzie, ale to się okaże. Więc zaraz widzimy sobie poza obręb kabiny i pokażę wam wszystkie rzeczy, które mi się nie podobają, a chciałbym je wymienić. Na pewno w środku dzisiaj będziemy się bawić z radiem, bo mam oryginalne radio od Opla, tak zwane oplowskie radio, więc będziemy się bawić z tym na pewno, ale na początek wyjdziemy sobie i coś ciekawego wam pokażę naokoło całego samochodu, jak on zajebiście wygląda, więc liczę, że dużo łapek zostawicie pod tym, żebym miał chęć nagrywać dalej z tego męczącego samochodu, więc wyskakujemy i oględziny samochodu. Jesteśmy od strony kierowcy. O, w Oplu ładny kolorek jest, ale jak widzicie, felgi nawet już tu pierwszy mankament, który trzeba będzie naprawić, to zderzak jest troszeczkę upier dolony. I teraz tak, pierwsze ogniska korozji tutaj jest wgniecenie w chu. I nie będę mówił brzydko, bo znów pani od polskiego wam zabrania mnie oglądać, jak to jeden z moich widzów powiedział, lampa nawet, więc tu nie ma co, ale teraz tak, będzie pan zadowolony, jak to można powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy robią na odjebsie, to nie blog ekipa, żeby tam pan Wiesio robi wszystko na odpierdol, ale żeby było. Ale zobaczcie, tu jest wstawiona łata, tam dalej jeszcze idzie, to musiał drzwi otworzyć, które tu było pewnie, nie było pewnie blachy. I pomyślcie sobie, jak można tylko zaspawać, zeszlifować i to pomalować. I to pewnie jeszcze bez jakiegokolwiek podkładu, bo masakrycznie to wygląda, zobaczcie sami. Bez szpachlówki, bez wyrównania, nawet te spawy, ja patrzę na samochód, nie na kamerę, dobry jestem. I one nawet nie są dobrze wyszlifowane, więc tu masakra jest, no po prostu pozdrawiam mechaników, blacharzy, nie wiadomo kto to robił. Zaraz wam pokażę jeszcze cały interes życia. Jak widzicie, ten interes ciągnie się dalej tutaj i dalej. Zobaczcie, idzie dalej tutaj i tu się kończy. Taka wstawka była robiona, zobaczcie, tutaj już nie ma nic, można tak powiedzieć. Kurwa, znaczy no wiecie, no ja to coś wymyślę i z tego coś będzie, ale to szkoda po prostu pracy i kawałka blachy, który po prostu poszedł na marne. Tu widać kolejna, próg też, chociaż próg to się wyszlifuje, walnie się biteksem, będzie po robocie, ale nie ma co narzekać, lecimy dalej. O, albo poczekajcie, tu kolejna rzecz. Spaw był, czekajcie, tu był spaw, tu się wam przybliżę, o, tu jest spaw, oczywiście niewyszlifowany, pozdrawiam serdecznie, cześć, czyli kolejna wstawka była robiona. Przerzucamy się na przednie drzwi, cały próg był wpieprzany, nowy, bo jak widać, jeżeli tu są wstawki i tu bez jakiegokolwiek wyszlifowania nawet tego, bez jakiegokolwiek zawalenia szpachlówką czy innym tego typu pierdołom, kolejny tam, nie no, po prostu pozdrawiam ludzi, którzy tak robią, no niestety, ale takie życie. Otworzymy sobie machę, przejdziemy pod machę, zobaczymy co tam piszczy. Jak widzicie, pod machą
Nic nie piszczy, wszystko jest dobrze. Oczywiście kolejna fajna fuszka. Podoba mi się po prostu przelotka filtra powietrza, no po prostu megaśna. Ogólnie silnik sprawny, jak na przejechane ponad 300 tysięcy. To jest bardzo sprawnym samochodem. Mankament jedyny, który tutaj przeszkadza w pracy silnika, może nie przeszkadza, ale troszeczkę za głośno chodzi, jest oto ta osłona korektora. Ona trochę chodzi, o. O. Nie wiem, czy słyszycie. Ale ona trochę napierdala, więc tu będzie ta zabawka, którą muszę zrobić przy silniku i nic więcej. Ale przy instalacji gazowej trochę tak. Instalacja gazowa jest troszeczkę rypsnięta, ale to się zrobi po wszystkich sprawach na sam koniec, żeby nie było problemów. A jeszcze mam coś, może pokażę. Pomyślcie sobie, wymiana oleju. Zobaczcie, przebieg 313 tysięcy. Po prostu mobil 15x40 było wymieniane rok temu, ponad rok temu. A przebieg ten sam. Bajerancko. Dobra. Taki finał, lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest powstająca rdza pod kierunkowskazem. To będzie kierunkowskaz prawy. Z strony pasażera. Już dwie rzeczy, które będę musiał wykopsać. Ale tak ogólnie nie jest źle, więc tylko to się tu wymieni i... Znaczy wymieni. Zrobi się zaprawkę i będzie git. Lecąc dalej. Kolejne harakiri było robione, jak widzicie. Tu ktoś już się bawił. Nawet widać, że jest pomalowana inny odcień. I więc tu będę musiał znów poprawić. Kolejna rzecz, którą będę musiał pewnie łatkę wstawić, na pewno. Chociaż... Nie no, nie ma szans. Nie wiem, co się okaże. Może będę nagrywał właśnie z tego. Więc tu będzie kolejna zabawa. Tu na razie no jest coś złego, ale nie ma co przeżywać. Lecimy dalej. Tu mamy trochę słońca. Ale jak widzicie, ta strona też była robiona. Też był próg stawiany. Ale zaskakująco jest położona pasta uszczelniająca. Trochę za bardzo zooma dałem. Jest pasta uszczelniająca. Ale tak, co to dało, że pasta jest, ale i tak spaw jest niewyszlifowany nawet. Więc masakra, jak widzicie, świeży próg, a rdza łapie go aż miło. Po prostu makabra. Kolejne. Tam położona była pasta, tu oczywiście nie zaszlifowany nawet. Ja naprawdę nie rozumiem czegoś takiego. Ale no niestety, takie jest życie. I z tej strony identycznie ten sam interes. Też ta sama wkładka. Od do samej góry leci. Tylko ta strona jest masakryczna. Ta blacha już w ogóle prawie, że się... w ogóle nie wiem, czego ona się trzyma. Ale zaskakujące jest w tym to, że z tej strony było go stać chociaż na wyrównanie lekkie spawów. Lekkie, bo to nie jest wyrównane na równo. Ale co to dało? Wlew paliwa, wszystka korozja cała wzięła pizdu. Włączenie po prostu starego lakieru ze nowym jest po prostu widoczne jak stąd do Krakowa. Pozdrawiam serdecznie, z tej strony oczywiście też urwany zderzak, trzeba będzie to wszystko przymocować. Więc masakra, masakra. Klapa tylnia też nie jest zbytnio zajebista. Ale to są tylko takie zaprawkowe sprawy. Ten samochód ma nie strzelać, tylko jeździć, więc takie tam zapraweczki. To się porobi i będzie finał. Dobra, przeskakujemy do samochodu, bo mi pada bateria. Pada mi kamera. Na jedno wychodzi, co mi tam pada. Dobra, widzimy się w samochodzie. Jesteśmy w samochodzie i jak widzicie, mamy wejście na radio. Radio mamy oryginalne, jak już mówiłem, od Opla. Widać. Nie mam jak właśnie kamery nawet postawić w tym samochodzie, więc będziecie mnie tak widzieć średnio. Może się tu będę gdzieś tam wam pokazywał, ale to będzie rzadkością. Pokażę wam się na koniec. Mojej brzydkiej mordy nie ma co tak długo oglądać. Radio było, można tak powiedzieć, no, jakby to wam powiedzieć, w skrócie mówiąc, wyhaczone w bardzo atrakcyjnej cenie.
bo takie nawet radia oryginalne do blachy chodzą trochę. Jedyny mankament jest taki, nie wiadomo czy ono chodzi, więc dlatego ta atrakcyjna cena jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Więc właśnie na ten dzisiejszy vlog chciałem właśnie go sprawdzić. Dużo pracy przy nim nie mam, bo bardzo fajna szyna tu jest, że po prostu tylko wjeżdżam, wpinam i już można tak powiedzieć, wiem o nim wszystko. Teraz tak, interes życia jest taki. Nawet mam kod. Jest, można tak powiedzieć, Radio Philipsa. Więc jest fajnie. Ja sobie zapiszę ten kod, żebym nie zgubił go. Nie zgubił. Ok. Mam kodzik, mam w telefonie, więc tu, żeby go odkodować. Lecimy dalej. Wsuwamy. Zobaczymy, czy będzie pasować do tej szyny. Można tak powiedzieć, że coś tam pasuje. Coś tam pasuje, ale nie do końca. Nie do końca pasuje. Szyna troszeczkę jest powyginana na bokach. Więc sprawdzamy dalej. O, widzicie? Ręce, które leczą. Wsuwamy do końca imprezy. No i co dalej? Widać moje ręce, to dobrze. Widać moje ręce, to dobrze. To tak. I stała się problematyczna niejasność. Blokuje. Jedna rzecz mi blokuje w tym interesie. Tylko co? Tylko co mi tu blokuje? Pożyczę sobie śrubokręta. Będę się starał tutaj podważać te wszystkie pierdoły, bo one mi pewnie tutaj zniekształcają cały interes. Troszeczkę jest tu pognieciony i dlatego ten interes tak będzie mi się niefortunnie nie chciał wejść. No, z pewnością to jest ta wina. Z tej strony. Z tej strony jest dobrze. O! Wpięło się. Chyba. Chyba się wpięło. Dziwne. Muszę zajrzeć tutaj. Jest dobrze. Teraz tak. Nie wiem jak to, w ogóle nigdy nie miałem Opla. Astry. W Quarsie to inaczej wygląda. I co teraz mamy z tym interesem? Jedyny in minus jest ciekawy taki. Tu jest fajna w ogóle wkładka tego. Aż ujebałem. Troszkę się ujebałem. Chyba ta atrakcyjna cena tego radia chyba nie, jednak nie jest adekwatna do tego radia. Tak mi się zdaje. Ale wszystko się okaże. Jest jeszcze jakby tu safę. O, mamy dobrze. Jedyny in plus jest taki, że podświetlenie radia działa i idę się dowiedzieć jak ten. Jak się odkodowuje radio. Pompa. Ale jest plus. Jest plus taki, że radio działa. Ja sobie wezmę kamerkę ze sobą teraz. Pokażę wam jak to wygląda stąd. Stąd wygląda tak właśnie radio. Tu jakieś tam poświetlenie bajeczne jest. Jest 11:29 i mamy safę. Ja powiem wam szczerze, znam się na odkodowaniach, ale muszę przeczytać jak to ładnie wygląda. Proszę, poczekajcie. I co teraz? Dobra. Nie wiem jak to. Zawsze w tym TP się robiło coś. Ale wiecie o tym. Każde radio ma inny interes. Dobra,
Można tak powiedzieć, że 11.30 mamy radio włożone. Dowiem się, jak odkodować, ale to już po vlogu sobie odkoduję to. Bo jakby to powiedzieć, kurwa, ale gorąco jest ta kamera. No bo tu jest ogólnie gorąco. Dobra, wyłączę sobie zapłon. O, poczekajcie, ja to jeszcze muszę coś jedną rzecz zrobić. Bayer, widzicie tą lampkę? Widać, że kodowany. No, więc tak. To by było na tyle w tym vlogu. Jeszcze sobie popatrzycie. Ogólnie wam zrobię zbliżenie na przejazd kilometrów. Prosty jest bajeczny. 315, 2, 2, 2, 2. Same dwójeczki na końcu. Jakie pompowe. Jak pięknie to wygląda. Bombowa. Okej. Okay. Ogólnie tego vloga możemy już zakończyć. Długi, bo niedługi, bo ja zawsze nie lubię długich rzeczy. Wolę spokojnie, wszystko krótko i na temat. Ważne, że pokazałem wam zajebisty samochód, który jest tak zajebiście zrobiony, że po prostu fabryka Opla załamałaby się, patrząc na siebie i ten samochód razem wzięć. Więc gratuluję blacharzom, mechanikom i lakiernikom, którzy tak cudownie robią samochody. Pozdrawiam ich serdecznie, a ja sobie lecę sprawdzić, jak odkodować to piękne i cudne radio, które nadzwyczajnie w tej atrakcyjnej cenie działa, tylko trzeba odkodować. Kod mamy, tylko trzeba wiedzieć, jak go wprowadzić. To się dowiem za parę minut, ale już tego nie będę nagrywał, bo się nie opłaca. Dość, że bateria już mi prawie, że pada. Ale no cóż, ważne, że vlog jest. Vlog postaram się wydać jak najszybciej. Nagrywam dzisiaj jest wtorek. Jeżeli we wtorek wydam, to jestem gigant. A będę chciał, bo na wtorek nie mam nic z gier, bo nie miałem czasu w poniedziałek nagrać. Więc tak, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i co, czekajcie do kolejnego vloga. Liczę, że kolejny vlog... Nie mam pomysłu na kolejnego vloga. Oczywiście wiadomo, albo będzie z tego samochodu, albo z jakiegoś innego. Może coś wymyśli. Jak na razie, to tyle. Dziękuję, do usłyszenia, łapkujcie, nara.